Rzymeczki, z tej strony Stinek. Dzisiaj jest ze mną kolejno Bartek. Siemo. I Nathan. Elo. No i co my będziemy robili dzisiaj, Bartek? Powiedz. Pluton! Pluton będzie. Będzie pierwszy pluton na mapach HD. No, także zapraszamy tutaj na plutonik. Lecimy z plutonikiem na FA4005. Wcale nie będzie śmiesznie. Wcale! Wcale nie będzie śmiesznie, oj, wcale nie będzie zabawy. Wcale! Spalmy na to. Co mnie tak konie, bo ja nie mogę palić, bo jestem niebieski. Bartoś! Bartoś! Co? Masz hajka? Mam! No tak, wiesz co robić. Ej, no, kurwa, długo będzie to się ładowało. Ja tu już straciłem właśnie 30 sekund odcinka na czekanie, na włączanie się bitwy. O, jest po 34 sekundach. W końcu rozpoczyna się nasza pierwsza bitwa dzisiejsza na mapach HD w Plutonie z Nathanem i Bartkiem i będziemy grali. I Bartek gra się umie. Cicho! To wszyscy wie... Wcale! No a co? A kto wygrał? Kto wygrał na baty? Jak lubisz Batchata, a ja go nie lubię, no to wygrałeś, no. No ale bez przesady, ja nie lubię aż tak Batchata. Podobno to twój ulubiony fan! Mój ulubiony. Akurat to jest mój ulubiony. Mój ulubiony. Nie chcę nic wam grozić, ale mamy w przeciwnej rundzie. Znaczy w przeciwnej drużynie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pałe, 4005. No to impreza nie na całego. I jeszcze Sheridanek do tego. A żeby było mało, to jeszcze te 5 heavy, czyli to i to w skrócie. No. I E4. Tak. No i co? No wszystkie czołgi oczywiście, wymieńcie, no. Jak to jest na mapach HD, zawsze wczytuję 3 godziny mnie. No. Ja już jestem. Ja jeszcze wczytuję. Tak jest zawsze. Teraz. To ja poczekam z wami na respi. Te mapy HD są takie jakieś takie, teraz są takie zepsute. Pewnie będę miał takie ten, bo... Ja w ogóle na Elhalfie ani razu tu nie byłem. Tak? Jak nie byłeś? Nie byłeś na Elhalów? Nie. A ja byłem na Elhalów. Nie, jeszcze nie byłem też na Elhalów. Dawno nie byłem na Elhalów. A ja byłem na Elhalów. Znaczy ja na normalnym koncie. Moim zdaniem to Elhalów jest jedyną mapą, która najbardziej się zmieniła, bo kiedyś była taka wielka góra. Najbardziej co? Na która najbardziej się zmieniła, bo zawsze trzeba było jechać pod taką wielką górę, a teraz jest tak praktycznie z górki. Zobaczysz, o co chodzi. Aha, u nas mnie jeszcze nie wczytało, dwa czołgi zginęły nasze. Nie wiem, no spoko. No, dwa czołgi już nasze zginęły, a ciebie nie wczytało, no to wiesz. Widać, że idealnie WOT chce, żebyśmy nagrywali ten odcinek. Tak, chce mój WOT, żebyśmy nagrywali ten odcinek szczególnie. Albo dysk się na mnie obraził. Halo. Jak zawsze. Zawsze w najlepszych momentach. Zawsze podczas nagrywania, zawsze. Zawsze dysk. Zawsze. O, jest! Jest! Słyszę dźwięk. Patrzcie, kartofle! Kartofle mierzę, ty! Moja lufa jest w kształcie trójkąta, gościu. Dziwne. Może trójkątnymi pociskami strzelasz? Jak coś, TVP, Batchat i E4. Znaczy E4 tam stoi sobie, ale Batchat i TVP podjeżdżają pod ciebie. Tak? To. No. Będę miał w kogo piznąć. Tak, tak a propos. W ogóle mam apelka, nie jecha jako zadowolonego. Nie no, zarąbiste to czołgi, nie? No kurde, profesjonalny rendering, nie? Jeżdżę klockiem. I te ścinki świadczą o tym, że coś się wczytuje, jakieś tekstury. O kurde. O nie. Widocznie silnik, który miał być dobry, jeszcze nie jest dobry. Zawsze nie trafię. Nie trafiłem, no nie. Lagowało mi akurat wtedy. Jak? Zlagowało, w tym to zlagowało. Bartek, chodź tu, Bartek. Moment, poluję na MX-30B, no moment, daj mi moment. Gąsienicy już mam.
Mam go się nie masz. Ej, my masz tu lodówki, chyba 5 heavy, więc więcej nie będzie niż ani. No co z tego? Dobra, wczytało mi wszystkie tekstury. Przez ciebie obrywam te od TVP-ka. Ciekawe, widzisz, co zrobiłeś? No. Widzisz, co zrobiłeś? Nie krzyż masz to zginę. No co z tego? Dobra, to wina Bartka, bo ona nie pomógł. Pak, a jakie twoja fajne... wina! Poczekaj, fajne efekty porobili z tymi dziurkami, jak dostał. No yeah. Piękna bitwa, bardzo mi się podoba. Co to było? Ty, bardzo już powiedz mi, jak tam twoje szyby? Przecież nie, jestem w czołgu, nie w aucie. Kurwa, zorientował się. No to może dla odmiany teraz tojtojkiem pojedziemy. A czemu by nie? Czołg. Taka gruba świnia, wyuczona. Jak tucznik, polecamy. Tucznik, hashtag tucznik. Tucznik, hashtag JDM. No i battle. Klikamy zawsze battle. W ogóle dzisiaj robię poradnik dla widzów nowych. Tu macie Pluton, a tu macie Battle. I klikacie Battle i wam wystartowuje. Poradnik nieoporny, jak wystartować Pluton. Powiedzieć wam co? U mnie nie, na polu nie jest tak zimno, a mam tak ciepłe kaloryfery, że mi szyby parują. Ja nie mogę. Ale wiesz, że to nie ma sensu. No nie ma! No ja pierdolę. Dlatego wam to mówię. To nie będzie odcinek z Plutonem, to będzie fajny moment w bocie. Fajny moment w bocie. Odjebnę coś pojebanego. Mamy Mausa. Dobrze się składa. Jeździmy. To dobrze się składa. Jeździmy o 5 szybciej. Także wiesz, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi? Utopmy Mausika. Utopmy Mausika, ty! Ale ja nie pcham ten, ja go nie pcham ostatni, bo dostanę bana, bo jestem niebieski. Także Nathan dzisiaj wypadł na ciebie, dzisiaj ty wpychasz Mausika do wody. Ja się w tym pomogę, spokojnie. O, nie mam znowu tekstur. O, już mam. Tak szybko. Jeszcze przed 20 sekundami mnie wczytało. Jak miło. Ale wy jesteście biedaki. Nawet nie pomalowani, no. Mieliśmy by taką piękną kanapkę. Zobacz, Bartek teraz pcha, bo on zważył tamtą rundę. Dobra, ale ci tylko twoja wina właśnie. Patrz, widzisz ten pociąg? To pociąg do Auschwitz. No, dla ciebie. Jedziemy za Małsiorkiem, po cichaczu. Jakby nigdy nic. Po cichaczu, czołgiem, który jest większy. Ej, widzicie ten piach tutaj? No, widzę. To jest cosplay dziadka z Teamka z Auschwitz. Chory jesteś. Ej, w ogóle opowiedź wam żart? No. To czym się różni harcerz od Żyda? Nie wiem. Harcerz wróci z obozu. Łamo, homo! Daj Falko! Nie, o. Dostał z woleja, zaczynam dostał! 5 mm od niego trafiłem! Kurwa! Trafiłem! On był niewidzialny i ja z woleja niego trafiłem. Nasz Małsik się zatrzymał. Ciu, Małsik. Ale Małsik nie idzie w stronę wody. Ej, wszyscy tu zginiemy. No nie, no zabrał mi flaga. Bartek to jest kurwysyn. Co ja? Też mogę mieć flaga, nie odzywaj się, nie pytano. Ja z Woleja zrobiłem niewidzianym
Ej, ja zwolę, ja zabiłem niewidzianą lodówkę, więc się uciszcie. No, te kurde, prestiżowo. Ale tak pomalowane nie jesteś. Bad chat, Steamek, bad chat! Witamy na imprezie. Nie, no piękna imprezka była, ale się skończyła, wiesz? Dobra, chłopaki, jedziemy na prawo. My siejemy po strach, nie? Oni nie mają z nami szans. Szwadron śmierci po prostu. Dobra, torami jedziemy. Jedziemy torami do Auschwitz. Rozpierdolimy tych Niemców. Nathan, prowadź. Będziesz maszynistą. Na marginesie, nie wiem kto to montuje, ale tak na marginesie. Teraz do naszych czołgów trzeba dolepić te takie ryje, Tomka i przyjaciele. To weź za mną. Tomka i przyjaciele. Okej, cześć. Nie, za skałką. O, TVP-czek. O, jaki smutny. Miał być tak pięknie, co nie? Cześć, kurde, jakie skupienie. O, TVP-czek. Zaraz będziemy mieli plecy. Nie dostał, kurde. Dobra, jedziemy. Jedziemy na... Ej, Nathan, nie gim. Szwadron musi dać radę, kurde, a nie? E4 u góry. Mam spot. Ty, Nathan, może popchnąć? Odpalam malucha. Czekaj, PZ-a. Piotr Polak 12:34 powiedział odpalamy malucha. Ta PZ-ta się nam nie czai. Proszę o unieszkodliwienie tego tekstu. Jak mi mogła E3 zajebać z Golda? To jest tak chamskie. Ej, pomocy. Jadę, kurde, dawaj, dzida na niego, puszujemy. Push. Push na gnojarzu. No kurwo jebana. Andrzeju, ja nerwuję. Czy ja mam tylko full HP z naszego szwadronu? No widzę najmniej grasz w ogóle z nas. Słaby jesteś. A gówniaku, odbiłeś! Słabe uszu jeden ty. Bladeusz. Bladeusz. Dokładnie, no rymy. Pizg za 642! Ja nie wiem czemu, ale nie mam hajsu. Tylko w takim plutonie takie jaja. Ej, dlaczego ty masz 3 kila aż? Kończę PZ. O frakcie. 20 HP. Jestem z siebie dumny. Bartuś, jak ty to robisz? Full HP. Mam na sobie mod nietykalność. Ci dam nietykalność, teraz ci pisnę w magazyn amunicji. Ja mam na trollu 100 damage'a i 2000 po spocie. No, to nieźle. 2000 po spocie! Ja mam 2300 po spocie i 3500 zrobione. Ej, ale weszło 1000 na niewidzialności, znaczy na aktywę niewidzialność. 1000 to ja zajebałem temu EV-owi, także wiesz. Nie, ile? Więcej, 1200. Bartuś, spierdalaj, mój kill. Nie, bo mój. Ty masz już... dla psa kiełbasa. Ty masz już 3, oddawaj. No i widzisz, kompromis rozwiązany. Widzisz co narobiłeś? Wszystko twoja wina. O, cześć, no na pewno. Przywitajmy tego fałka na ciepło. Paruba! Zjebałem się. Lubię się czasami rekreacyjnie pierdolnąć z hajka. Tak! Bartek, stój! Nie rób tego, bo cię zabiją. Zabiją cię. Ktoś czuje, że ten FV, czy co to tam jest? Obiekt, czy to ten obiekt nowy? To ten obiekt nowy mi chyba nic nie zrobi. Testo LT pod wodą. Zabiję. Czekaj. Celuję. Jeb, nie trafiłem. O. Moja lodówka mnie zabiła. O ty gnojcu! Mogłeś mówić wcześniej, jeszcze miałem pocisk. No dokładnie.
miałem załadowany pocisk. Akurat strzelałem w testolze, którego nie trafiłem. Nie, a dzisiaj beka, dzisiaj BBBK, BBBK, BBBK. No dig. Nie denerwuj mnie, bierz bata. Teraz będzie trochę. Zrobiłem. A właśnie, kto był najlepszy? Oczywiście ja, wiem. O ja tak, jestem najlepszy. O nie, Bartek mnie wyprzedził w killa. Ale w expie jestem najlepszy i w damage'u, także ha. Oczywiście Nathan na samym dole i pod względem killi, i pod względem damage'a, i pod względem expa. Gratulujemy. Jest tam, gdzie jego miejsce. Dobra, Bartuś, bierz batka. Ale nie chcę nic mówić, nasza topka Maus zrobiła 0 killi i 0 damage'a. A my chcieliśmy gnębić Mausika. On już jest zgnębiony. On już jest zgnębiony, zginął pierwszy. Wiesz. Nie, nasz Maus w ogóle nie zginął z tym kadarzem. Nie zauważyłem nigdy. Ja też. Tak mało zrobił, że go... zawsze, gdy bierzemy babciki, to długo czekamy, zanim nas wczyta do bitwy. Panie prezesie, jak żyć? Nathan N. powiedział, odpalamy malucha, PYR, odpaliłem rok. A weź nie pójść z rokiem, tylko pójść normalnie, RRR. Tylko bez kropek, pierwsze, kto robić, nie? O, Bartek 0905 powiedział rr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 
Wiecie, wiecie co robi to, nie? Lufa w lufę i wtedy wiesz, Arta się sama zbije. Ale czy nie? Dawaj, dawaj, robimy, robimy! A nie mamy za krótkich lufek? Mamy za krótkie. Damy radę. Mamy za krótkie lufki. Ja mam najdłuższą lufę z was wszystkich. Także zamknij mordę. Zaraz zobaczysz. Bardzo najkrótszą. O, znowu mi się tekstury nie czyta. Wyglądamy jak takie trzy kartofle. Ja też. Chociaż dość, że jesteśmy wszyscy pomalowani, oprócz oczywiście Bartka. Spokój. Bartek jest świetnie, nie maluje się. Tam są nasze arcioszki. O, lag. I tam są nasze arcioszki i jedziemy po arcioszki. Arcioszki. Ta-la-la-la. Idziemy po arcioszki. Będziemy wkurwiali arcioszki. Siema, to my. Przyjechaliśmy aż was wkurwić. Takie jo. Ten będzie tylko reloadował. Ej, nasz team mi się nie zadowolił. Widzę tylko te 92 chęce i tego. I bardzo. Ciu. Bartuś, stój. Raz, Eri, jedziemy. Dubi, dubi, duba, dubi, dubi, duba. Za dwie godziny zdążymy chyba. Już do mnie strzelają. Dubi. Ciu. Nie pchaj go, nie. Nie ruszaj go, nie. Nie ruszaj go, odsuń się. Ja wsadzam lufkę. Nie mam podnoszenia, no nie. Wiem jak to zrobimy. O, ja już wsadzę. Tutaj trzeba, nie trzeba chyba w sam czubek wsadzić. Kurwa, już strzelił. Zjebaliśmy. Cześć! Ten se pomyślał teraz. A pierdolę. Nie, czy gdzie jest obiektik? Tam jest obiektik. Chodźcie do obiektika. Już HMC się zorientował. O, obiektik nie jest zorientowany. Można to wykorzystać. Ojej. Dobra, nic się nie stało. Nie zauważył mnie. Nie, Nathan, nie pchaj! Nathan, nie, bo on się będzie chciał obracać. Nie pchaj, wiecie, od drugiej strony. Kurde. Temu nie wierzę! Cześć. Dobra, teraz trzymam lufkę. Skurwy syny, jebane. Trzymaj lufkę. Albo nie, poczekaj. Trzymaj lufkę. Kurwa, no nie. Siema, chodźmy z powrotem do HMC. Chodź do HMC, Nathan. A nie gnębisz biegnego obiektika. Ciekawe, czy się skapnie na mapie. Nie stuknij go tylko. Kurwa, nie mam podwyższenia. Czekaj, od boku. Od boku trzeba.
Zorientował się chyba. Chyba nie. Nie, bo czekaj, bo celuję w tego. W Han City. Ej, bo nam zaraz tutaj medy przyjadą. To wiesz co, to może się zajmijmy trochę bitwą. Ale tak tylko trochę. O, leopardzik wystawiamy. Nie. O, spamił na nas na czacie. Bo co, bo sobie stoimy kulturalnie? O, mam spota, tak. Spota mam! Róż dupę, Bartek. Spierdalamy. Po co? O. Za mną. Szybko. Szybka, szybka, szybka. Nie dla nas jest porażka. Nie dla nas jest porażka. Nie powiem, trzeba puścić bomby, nie? Tu! Mam bomby. Mam bomby. Prawie, dobrze. Bartuś, uciekaj! Taki run tutaj do domu. Run. Nie, Bartuś, nie! Uciekaj! Dawaj, na tego się udzielę. Jeszcze możemy to wygrać. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, jebany TVP. Dawaj tego TVP, wystawiony jest. Pyk! Dobrze. No nie. Teraz Sheridana dawaj. Ja wyjadę pierwszy, tu przyjmę bułę. Strzelił już. Trudno, przeładował. Ale nie wiem, gra strona. Ty, ja zwykłymi pociskami gram. Nie gra strona, nie bójcie się. Dostał. Dobra, dobra. Uciekamy, bo tu są FV-y mogą w nas być celowane już. Także ucieczka. Obiekt do nas jedzie. To dawaj go, masz, ile masz jeszcze pocisków? Dwa. Ja mam trzy. Jedyny FV to jest gdzieś. Chodź, nie, co zrobiłem? Dostał. Podpaliłem go! Nie, zginął. Już Leo mi ma. Ty patrzcie, czyścimy! Przeszyłem! Odbił do mnie! Na gąskę odbił! Już pomagam! Na gąskę, no bierz go! Bierz go, na gąskę odbiłem! 12 sekund, jedy 10 sekund! To cofnij się trochę, żebyś nie ten... Na gąskę odbiłem! Zajeżdżam go od pleców! Porąbańcy! Dobra, mogę już bawić. Dobra, jestem na jego plecach. Dawaj go. Kurde, jest tutaj. Nie. Dobra, jeszcze mnie nie ma. Teraz nie spuduję raczej. Dobra, dawaj Bartek, bierz go. Dobrze, Bartek. A gąskę przyjął! Bierz go. Dobrze, nice. Ty, my to jeszcze ugramy. Ugramy to! W ogóle załadowałem 5 pocisków tego hitów i mi nie pokazuje, że mam załadowane. Lol, taki bug. O, damage darmowy, FV-ek, witam. Zamiast i sprzęt na wieżę odpoczywa, to ten się próbuje wypełnić. Boże, ej, i sprawie sprzęt. Na moraka mu walnął, nie? Jezu. 5 fragów naraz i normalnie zdjęty. Dobra, kurde. Tak, o, pyk. Normalnie jesteś mistrz, Bartuś, powiem ci, no moja Bartuś, kurwa, tutaj profesjonalny. Szacun. Profesjonalny gamer. Arena jest sportowa. I updating the garage. Oto Bóg updating the garage. No cicho, a Bartek gadał, że Bartosz to gówniany met. Ja ci powiem, że zrobiłem tutaj 3300 damage, z czego jestem bardzo zadowolony i mam jednego killa, także happy.